Dzień dobry, w moim studiu Violetta Kulpa, która tym razem już reprezentuje Płock w naszym polskim Sejmie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Pani Violetto, jak minęły dwa pierwsze miesiące na nowej funkcji jako poseł na Sejm? Znaczy w sumie to, jeśli chodzi o pracę w Sejmie, to nie były dwa miesiące, bo ostatnie posiedzenie zakończyło się w końcówce lipca. Sierpień to był ten miesiąc, kiedy była przerwa w obradach Sejmu, aczkolwiek dla mnie nie było to przerwą w pracy tutaj na rzecz miasta i regionu. Siłą rzeczy oczywiście wdrażam się w tematy. Bardzo się cieszę, że bardzo dobrze, ciepło mnie przyjęto wśród koleżanek i kolegów, za co bardzo serdecznie dziękuję. I dosyć szybko wdrożyłam się w tematy, bo już zaczęłam pisać interpelacje, zabierać głos i kierować zapytania do rządu. Natomiast dla mnie najistotniejszy teraz temat, który wybrzmiał w miesiącu lipcu, to były oczywiście sprawy związane z koleją dużych prędkości, jakoby miasto Płock zostało wyłączone z tych planów albo oddalone zdecydowanie w czasie. I to był de facto tak naprawdę mój pierwszy temat, którym się zajęłam w Sejmie, czyli skierowałam interpelację w tej sprawie do premiera, ale nie czekając również na tą odpowiedź, sama udałam się do Ministerstwa Infrastruktury i zarządu spółki CPK, aby uzyskać bardzo szczegółowe informacje, co zrelacjonowałam na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka, przekazując radnym informacje w tym kontekście. Tak w skrócie tylko dla mnie nie ma nic pozytywnego w tym, co się teraz dzieje, bo de facto po pierwsze nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał przebieg CPK i w kontekście również harmonogramu prac, bo to jest dla nas najistotniejsze zabezpieczenie środków finansowych, bo o tym nie mówi rząd. De facto dokument, który nam twardo mówi o pracach realizacyjnych związanych z koleją dużych prędkości i CPK, to jest tylko rozporządzenie z października ubiegłego roku, dokładnie z 24 października, które zostało podpisane jeszcze przez premiera Morawieckiego, wytyczające i dające środki na realizację prac do 2030 roku w okresie od 24 do 30 roku. I tu jest koniec, nie ma dalej nic. Mamy tylko w tym zakresie realizacji STEŚ-u na odcinku DK 5 i 50, czyli Płock, Włocławek, Bydgoszcz. Mamy zabezpieczone środki na STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. To nie ma nic wspólnego jeszcze z decyzją środowiskową, ani z pozwoleniem na budowę. Zgodnie z tym, co uzyskałam w CPK, chcą realizować tą inwestycję w ramach projektu Zaprojektuj i Wybuduj i tak chcą wyłonić wykonawcę, ale to dopiero jak dostaną środki w kolejnym etapie od 2030 roku, czyli musimy mieć nowy dokument wieloletniego planu inwestycyjnego rządu, który nakieruje nam na kolejne lata, załóżmy 30-40, i wtedy musimy wiedzieć, w którym etapie znajdzie się miasto Płock, gdzie będziemy mieli środki finansowe zabezpieczone, na co konkretnie, czyli najpierw decyzja środowiskowa i później wyłonienie wykonawcy i prace realizacyjne. Na tym etapie mamy tylko zapisany STEŚ i nic więcej. I jeśli ja mam się cieszyć jako mieszkanka Płocka z tego, że doczekam się kolei dużych prędkości w 40-45, no to jest trochę śmieszne. A to, że ktoś sobie usiądzie i rozmawia przy stole przy kawie i pan minister czy wiceminister mówi, że no nie bójmy się, że będziemy mieli to zagwarantowane, to dla mnie nie jest żadna gwarancja. Bo tego ministra już w 27 roku nie będzie, a dokument, na którym się opieramy, jeszcze będzie trwał 3 lata. I tam nie ma nic mówione o faktycznym wykonawstwie. Czyli mnie zależy na tym, żeby na sztywno wpisać realizację danych inwestycji, żebyśmy jako mieszkańcy, jako region płocki mieli pewność, że ta inwestycja rzeczywiście jest zaplanowana od A do Z, a nie tylko w zakresie jakiegoś drobnego planu przygotowawczego i wytyczenia korytarza. To jest dopiero początek, to jest naprawdę minimalny początek drogi, która nas czeka. Wczoraj przekazywała pani te informacje podczas sesji Rady Miasta Płocka. Tak. Wiem, że radni podjęli pewną uchwałę też w tej sprawie, czyli że będzie ten temat CPK wpisany na kolejną
sesję Rady Miasta. Na wniosek radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, decyzją wszystkich radnych, bo to była jednomyślność, jednogłośnie, przegłosowano wniosek o wprowadzeniu punktu do porządku obrad najbliższej sesji wrześniowej, dotyczącego planów inwestycyjnych realizacji CPK i kolei dużych prędkości, które są realizowane zarówno przez Ministerstwo Infrastruktury, przez Zarząd CPK i PKP. Bo to, co mi powiedziano również w CPK, PKP również zamierza realizować pewne odcinki kolei dużych prędkości, wykorzystując tą infrastrukturę, którą posiada. Czyli to mogą być też inwestycje, które będzie realizował PKP, oczywiście o ile otrzyma na to środki finansowe siłą rzeczy. Ale to wszystko i tak musi być spójne, połączone, te wszystkie działania muszą być zapisane we wszystkich tych instytucjach jednocześnie. Czym oprócz CPK chce pani zajmować się w Sejmie? Czy może zapisała się już pani do jakiejś, do którejś z komisji? Tak, oczywiście. Od razu moja pierwsza decyzja na początku lipca to było zapisanie się do dwóch komisji merytorycznych, czyli Komisja Kontroli Państwa i Komisja Polityki Społecznej. Natomiast później, właśnie na tej ostatnim posiedzeniu Sejmu lipcowym, powołano nową Komisję do Spraw Dzieci i Młodzieży, do której również zapisałam się i mam nadzieję aktywnie również tam realizować te tematy, które będą zgłaszane zarówno przez środowisko dzieci i młodzieży, jak i przez samych rodziców, psychologów, nauczycieli. Często borykają się z wieloma problemami, które wynikają chociażby z zmian złych przepisów, bądź samych złych przepisów. Coś może być niedookreślone, niedoprecyzowane. I tutaj należy zająć się tymi tematami, bądź chodzi wprost też o zwiększenie nieraz środków finansowych na pewne dziedziny. I o tym będziemy na pewno rozmawiać. Do 5 września mamy złożyć tematy do planu pracy tejże komisji i zamierzam oczywiście kilka tematów zaproponować. Zobaczymy, jak będzie oczywiście w momencie głosowania. Najbliższe posiedzenie Sejmu jest od 11 do 13 i na pewno będzie posiedzenie tej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży i będziemy oczywiście przyjmować ten plan pracy. Jeśli chodzi o Komisję Polityki Społecznej, przyznam się szczerze, że te tematy, które już omawialiśmy, były, że tak powiem, bliskie mojej dotychczasowej działalności, czyli na pewno podjęłam temat związany z emeryturami stażowymi, bo to też jest sprawa, która od wielu lat jest przede wszystkim nagłaśniana przez Związek Zawodowy Solidarność. Zbierane były podpisy i rzeczywiście ten projekt został złożony przez środowisko Związku Solidarność jako projekt obywatelski. I te emerytury stażowe podlegają właśnie teraz omawianiu. Staramy się oczywiście przekonać stronę rządową, ministerstwo, że jest to bardzo ważny temat, natomiast sam premier nie zajął jeszcze tej sprawie tematu. Do tej pory zajął stanowisko tylko Ministerstwo Polityki Społecznej. Natomiast, żeby ten projekt wszedł pod obrady Sejmu, on musi mieć kontrasygnatę ze strony premiera. Stąd też było moje też zapytanie skierowane do premiera o to, kiedy podejmie to stanowisko, żebyśmy mogli jako członkowie komisji zająć się już tym tematem i zakończyć go. I oczywiście renta wdowia. Powiem tak, to co zostało pierwotnie zaproponowane przez inicjatywę obywatelską, zdecydowanie różni się od tego, co zostało faktycznie przyjęte przez Sejm właśnie na tym ostatnim posiedzeniu lipcowym. Mianowicie chodzi oczywiście o granicę kwotową, kto może ubiegać się o taką rentę wdową, takie świadczenie. Była wcześniej mowa o trzykrotności średniej emerytury, natomiast w efekcie nawet jeszcze na tym posiedzeniu, kiedy mieliśmy sejmowym, Ministerstwo Polityki Społecznej w trakcie jeszcze zmieniało nam kwoty, czyli nie było już średniej emerytury, tylko była najniższa emerytura. Czyli to jest znaczna różnica, bo to nie jest 10 tysięcy, nie chcę teraz rzucać w post, ale około 11 tysięcy, versus 5430, tak? No to jest różnica.
Czyli ubiegać się o rentę wdowią może tylko taka osoba, której świadczenie nie przekracza kwoty brutto 5340. No i oczywiście chodziło o wysokość procentową, tak? To też było w trakcie zmieniane. To nie było doprecyzowane w ogóle przez Ministerstwo Polityki Społecznej, czyli prawdopodobnie coś przeliczali i nagle doszli do wniosku, że nie starczy im pieniędzy, jak zwykle. Czyli już nie ma ani 50, tylko jest 15 i 25% dochodzimy w 2027 roku. No i najgorsze jest to, że wypłaty fizycznie nastąpią dopiero od 1 lipca 2025 roku, czyli jeszcze będą musieli świadczeniobiorcy zaczekać na wypłatę tego świadczenia około roku. To są takie najbardziej skrajne zmiany, które różnią od tego, co złożyli tak naprawdę Polacy w tym wniosku, pod którym się podpisali jako inicjatywa obywatelska. I stąd najgorsze jest to, że przekaz medialny na początku jest wielkie show, fajnie będziemy to realizować, ale później wychodzi nam, jak zapytałam się pana podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, który był obecny i racjonował ten projekt ustawy. Pierwotnie, jeśli zakładaliśmy po pierwsze większą wartość tego progu dochodowego, no to w takim razie jak wygląda to ograniczenie? Bo wszędzie komunikowaliśmy, że dotyczy to około 2 milionów świadczeniobiorców. A jeśli zmniejszyliśmy ten próg, to w takim razie proszę mi powiedzieć, jakiej ilości ile to osób będzie z tego dotyczyło. Skorzysta. Mhm. No to powiedział wyraźnie wtedy, że już nie 2 miliony, tylko około 1 600 000. Mhm. Ale w przekazie medialnym często słyszę cały czas 2 miliony świadczeniobiorców, co jest niezgodne z prawdą. Czyli już na starcie 400 tysięcy odcięto. Utracili prawo do takiego świadczenia. Sprawy, o których pani mówi, są bardzo poważne i bardzo ważne dla wielu Polaków, ale czy to oznacza, że sprawy Płocka zostaną odsunięte, już nie będzie pani miała dla nas czasu? Ależ nigdy w życiu, zaprzeczam, przeczę takim stwierdzeniom. Nie, wręcz przeciwnie. Staram się jak najwięcej teraz, jak jest chociażby ta przerwa, przepraszam, ale też miałam w międzyczasie, tak osobiście już powiem, operację, w związku z tym no też musiałam odłożyć pewne tematy, bo zdrowie trzeba było podreperować, ale już jest dobrze, wracam do sił i w pełni angażuję się dalej w zadania. To są nie tylko oczywiście te uroczystości, święta, dożynki, teraz ten czas dożynek, który jest. Rzeczywiście bardzo się cieszę, że no, tych zaproszeń jest bardzo dużo. Nie jestem w stanie oczywiście wszędzie być w jednym miejscu, no bo to często są 3-4 wydarzenia w jednej dacie, w związku z tym no, też tak, jako dziennikarza też to odczuwamy. Niestety nie jesteśmy w stanie tak, być wszędzie. Tak, ale oczywiście bardzo się cieszę, że wszyscy wysyłają te zaproszenia, dostrzegają moją aktywność i cieszę się, że mogę tam być. Natomiast dla mnie, z racji tego, zresztą mieszkańcy mnie doskonale znają, że dla mnie liczy się przede wszystkim ta praca u podstaw. Czyli jeśli jest problem, to ja tam się pojawiam, jestem, staram się wspierać, pomagać, interweniować i działać. I tak zamierzam to robić. Już podejmuję się pierwszych działań, w związku z tym to CPK to jest i Kolej Dużych Prędkości. Jestem też w kontakcie z panem Marcinem Horałą, panem posłem Marcinem Horałą, którym też rozmawiamy na te tematy, bo to też jest bardzo istotne z mojego punktu widzenia, żeby mieć wiedzę i korzystać z tego doświadczenia, które mają już ci parlamentarzyści, którzy wcześniej pracowali zajmowali przy danym się tym projekcie. Oczywiście. Tak, oczywiście. I tutaj bardzo się cieszę, że też mnie wspiera w tym zakresie. I oczywiście ja zachęcam mieszkańców nie tylko miasta Płocka, ale i regionu całego płockiego do aktywności, do tego, żeby zgłaszali mi tematy, problemy. Biuro już będzie czynne zaraz w początkowych dniach września, praktycznie już jesteśmy we wrześniu, bo to są ostatnie dni sierpnia, na ulicy Okrzei 1A, lokal 3. Myślę, że będziemy tam codziennie w dni robocze od 9 do 16. Jeśli będą potrzeby, to oczywiście jesteśmy dostępni w innych godzinach, w innym czasie, również w weekendy, to nie ma znaczenia. Jesteśmy tam, gdzie ktoś potrzebuje naszego wsparcia. Także bardzo chętnie zachęcam do tego, żeby
żeby oczywiście kontaktować się. Ja wszelkie informacje prześlę do mediów, żeby za Państwa pośrednictwem oczywiście przekazać jeszcze precyzyjnie te informacje z adresem kontaktowym, mailowym i numerem telefonu. Także zachęcam oczywiście bardzo serdecznie. Jesteśmy świeżo po tej informacji, więc nie mogę nie zapytać, co sądzi Pani o decyzji Państwowej Komisji Wyborczej na temat odrzucenia sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy zdecydowanie oczywiście potępiam to, co się wydarzyło. Dla mnie to są standardy białoruskie już, to co stosuje władza, a ściślej mówiąc koalicja 13 grudnia. W kontekście włączenia wszystkich organów, instrumentów państwa do tego, żeby w cudzysłowie niszczyć opozycję. I zapewniam, że nigdy do tego nie dojdzie. Nie uda im się zniszczyć opozycji. Wręcz przeciwnie, wierzę w to, że tego typu działania obracają się zawsze przeciwko tym, którzy je organizują, knują i starają się wprowadzać tego typu decyzjami odgórnymi, niszcząc de facto zaufanie do całego aparatu państwa, twierdząc, że to jest zgodne z prawem, a de facto niestety to jest tylko i wyłącznie szukanie odwetu i chęci zniszczenia partnera w demokratycznym państwie, partii, która działa legalnie, która funkcjonuje tu od lat i cieszy się największym zaufaniem Polaków, bo przypomnijmy tylko, że koalicja 13 grudnia to jest zlepek kilku partii i nigdy jedna z tych partii nie miała większego poparcia niż Prawo i Sprawiedliwość. Więc to są miliony Polaków, którzy nam zaufali, zaufali po raz trzeci w kolejnych wyborach parlamentarnych w takiej skali, że mieliśmy największe poparcie wśród wszystkich partii politycznych. I myślę, że czas pokaże, że sprawiedliwość zostanie tak naprawdę pokazana, jak wyglądało rządzenie przez łamanie w zasadzie prawa przez Koalicję Obywatelską, przez Donalda Tuska, który chce pokazać tylko swoją siłę, ale takimi działaniami tylko pokazuje, że się czegoś boi, bo jeśli ktoś chce zniszczyć partnera, który funkcjonuje w demokratycznym państwie, mówiąc o partii politycznej, każda z tych partii ma prawo funkcjonować zgodnie z przepisami prawa. Jeśli chce w ten sposób zniszczyć, wykorzystując aparat władzy, czyli z tego wynika, że czegoś się boi. Boi się dalszych rozliczeń, boi się tego, co się stanie, jak przestanie rządzić, jak jego władza się skończy i zostanie osądzony wtedy tak naprawdę zgodnie z prawem. PiS ma jeszcze możliwość złożenia odwołania do Sądu Najwyższego. Z pierwszych zapowiedzi wynika, że takie odwołanie zostanie złożone, ale gdyby tak się stało, że jednak te finanse zostaną zabrane, czy PiS przetrwa? Znaczy, wracając do pierwszej części Pani pytania, oczywiście tak, Prawo i Sprawiedliwość na pewno odwoła się, pełnomocnik finansowy odwoła się od tego orzeczenia PKW, które de facto wykroczyło w moim przekonaniu znacznie poza swoje uprawnienia, bo sam pan prezes Marciniak, a czy nawet jego głos wstrzymujący też dużo mówi, bo to jest rzeczywiście niezależny fachowiec, a pozostałych 5 członków, którzy głosowali za odrzuceniem sprawozdania PiS-u, byli nominantami oczywiście Koalicji Obywatelskiej. I prezes sam komentował to tak, że znacznie to wykracza poza kompetencje PKW, bo to nie jest tylko kwestia utraty tej subwencji, która wynika ze zwrotu kosztów prowadzenia kampanii wyborczej, ale chcą pójść dalej i nie przyjąć w ogóle sprawozdania finansowego partii jako takiej, czyli każda partia utrzymuje się z subwencji państwowej po to, aby właśnie nie było nieczystych gier, nieczystego wspierania różnych firm, osób prywatnych, lobbystów, tak, którzy będą nakłaniali między innymi do zmiany prawa na korzyść danego lobbysty, szukając parlamentarzystów, którzy będą w stanie przegłosować dany akt prawa. I dlatego stworzono taki mechanizm w demokratycznym państwie subwencji, dotacji dla każdej partii politycznej, która działa legalnie, która się rozlicza, która przedstawia sprawozdanie oczywiście ze swojej działalności i finansowe, i merytoryczne.
I tutaj poszło to dalej, że już zaczynają członkowie PKW komentować, że zamierzają również zabrać środki finansowe z subwencji funkcjonowania partii politycznej na cały okres kadencji, na kolejne 3 lata. W związku z tym no, jest to zdecydowanie wykraczające poza jakiekolwiek do tej pory mechanizmy, które miały miejsce w tym kraju. To jest jedna kwestia. Natomiast czy PiS przetrwa? PiS przetrwa. Jestem przekonana, że taka decyzja, która powiedzmy sobie szczerze, rękami Donalda Tuska jest realizowana w tej chwili w przestrzeni prawa, spowoduje, jestem przekonana o tym, zupełnie odwrotny skutek, że to właśnie Polacy zdecydują się, że nie chcą, żeby w państwie demokratycznym partia opozycyjna, która uzyskała największe poparcie Polaków, była niszczona przez rząd, przez przedstawicieli w terenie rządu Donalda Tuska. I jeszcze jest jedna kwestia, to co usłyszałam, tylko to mam informację tylko i wyłącznie z przekazu mediowego. Pan minister finansów Domański kwestionuje, czy nawet gdyby Sąd Najwyższy wydał inne orzeczenie, inny wyrok, który zakwestionowałby z kolei decyzję PKW, to on nie jest pewny, czy w ogóle wypłaci te pieniądze. Czyli sam pan minister będzie teraz rękami pana Donalda Tuska decydował, czy PiS dostanie, mimo że wyrok zostanie wydany przez Sąd Najwyższy, czy oni będą kwestionowali ten wyrok, czy oni będą jednak chcieli, czy nie chcieli wypłacać. I to jest właśnie, tak wygląda państwo prawa według Donalda Tuska, że prawo prawem, ale decyzja i tak będzie po naszej stronie. Przypominałem się Karguli i Pawlak, tak? Dokładnie. Nieco. Bardzo dziękuję pani za rozmowę, bo wiem, że jest pani mocno zajęta w tym czasie, zwłaszcza jeszcze nie zupełnie doszła pani do siebie po problemach zdrowotnych, także życzę oczywiście bardzo dużo dziękuję zdrowia serdecznie. I dużo siły. Dziękuję i jak najczęściej proszę pojawiać się w Płocku, również chęcią. U nas. Z miłą chęcią dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i oczywiście bardzo chętnie będę odwiedzała studio i przekazywała informacje płocczanom z tego, co się dzieje w Sejmie. Dziękuję bardzo za rozmowę. W moim studiu gościła Violetta Kulpa. Dziękuję, do widzenia.